Siema, z tej strony Nedry 10, a to jest drugi film. Ostatni był, niecałe, no w sumie całe 20 minut temu. Teraz będzie odcinek kawały o Jasiu. Dobrze, najpierw sobie zrobię listę, który ma być, które pierwsze i będą tak ukłoły. Okej, przygotowałem sobie już te kawały. Będą tylko dwa, ale jeden z tych dłuższych. Pierwszy będzie o Jasiu. Chwila. Dobra, jestem, bo mnie zawołali. I dobra, pierwszy kawał. Mama prosi Jasia, żeby poszedł do sklepu i daje mu 50 zł. Powiedział, to są nasze ostatnie pieniądze, a następne dostaniemy za 2 tygodnie. Kup jedzenie, a resztę połóż nam na stół, żebyśmy wiedzieli, że nic nie kupujesz. Idzie, zobaczył sklep i zobaczył ładnego misia. Ile taki miś kosztuje? 50 zł. A on miał tylko 50 zł. Kupił, wrócił do domu. Jasiu, miałeś kupić zakupy. Idź sprzedać tego misia. Jasiu idzie go sprzedać, idzie chyba do sąsiadki. A jakiś nieznajomy, kochanek, uprawiają seks. Wchodzi wujek, sąsiadka wkłada kochanka do szafy razem z Jasiem. I Jasiu mówi do kochanka, kup pan misia. A na to, nie teraz mały. Potem, kup pan misia, bo będę krzyczał. Dobra, ile kosztuje? 50 zł. Kupił. Potem mówił, daj pan misia. Nie, daj pan misia, bo będę krzyczał. I mu oddał. A Jasiu pieniędzy nie. Potem kup pan misia, daj pan misia. Kup pan misia, daj pan misia. Kup pan misia, daj pan misia. Jak Jasiu już wyszedł, poszedł do sklepu na zakupy z pełnym hajsu. Kupił żarcie. I sporo hajsu mu jeszcze zostało. I mówił, Jasiu, czy ty znowu kradłeś? Idź do księdza i się wyspowiadaj. Jasiu idzie do księdza i mówi, ja w sprawie misia. Ja mówiłem, że już nie mam więcej hajsu. Kawał numer, czekaj sobie go, chwileczkę, bo ktoś mnie woła. Dobrze, jestem, nie było mi trochę 2 minuty, ale jest. Dobra. Mama prosi Jasiu, żeby kupił jej stanik, taki, tak ładny, żeby na mamie bardzo dobrze leżał. Jasiu idzie do sklepu i żeby nie zapomnieć, mówi, kupić biustonosz. Potyka się o kamień i upada. I mówi, a co to ja miałem? Aha, kupić listonosz. Idzie do sklepu i mówi, chcę kupić listonosza. Oj, z takimi życiami to się idzie na pocztę. Jasiu idzie na pocztę i mówi, chcę kupić listonosza. A jakiego? Takiego, żeby na mamie dobrze leżał. Dobrze, to było na tyle. To był bardzo krótki film, bo tylko 2 kawały. A trwały trochę, więc no nie powiedzieć. Jeden kawał chyba... Ufa, spadł mi telefon. Trwał 2 minuty, więc no, na razie. Cześć. Aha, jeżeli się podobało, po tym filmie ma zostać przynajmniej 7, znaczy nie 7, 6, bo to krótki film. Po ostatnim było, dobra, 5 wyświetleń. Jeżeli tak, to następny odcinek będzie z Bettina. Jak próbuję drepnąć, miesz pełni księżyca. Na razie. Cześć.